Tramwaj do Wilnowa z nową jezdnią na Jana III Sobieskiego, a także tramwaj na Gocław, chyba nie w tej dekadzie. Nowe przejście łączące Olszynkę Grochowską z resztą Warszawy, czy WKD przygotowujące się do kolejnych utrudnień. W weekend nie będzie tramwajów na Moście Gdańskim, czy frezowanie całego placu na rozdrożu. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w nocy z 6 na 7 lipca, w skrócie z soboty na niedzielę. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Takie nocne wydanko, ale faktycznie jest jeszcze parę informacji, które jest ważne w ten weekend i od tego sobie zacznijmy. A czy oczywiście od funkcjonowania win, to jak widzimy nie działają już od 2 tygodni. Na Ursynowej i Konotowicza faktycznie te windy już nie działają od 2 tygodni, a na polu mokotowskim zepsuła się w tym tygodniu ostatnim. Z kolei z innych informacji mamy dobrą wiadomość, że mianowicie już od właściwie teraz, od soboty, czyli od, dla Was pewnie od wczoraj, kolejny odcinek Jana III Sobieskiego jest już po nowej jezdni wschodniej, bo to jest jezdnia wschodnia, wschodnio-południowa i faktycznie ta jezdnia aktualnie została ponownie oddana do użytku. Oczywiście ruch na niej odbywa się aktualnie dwukierunkowo, natomiast co ważne, i Dzikowskiego aktualnie też ma oddane do użytku właściwie wszystkie pasy i dzięki temu też jest możliwość skręcania w każdym z kierunków. Z ważnych informacji aktualnie zbetowana można skręcić tylko i wyłącznie jeden z kierunku Śródmieścia. No i tu takie chyba najważniejsze zmiany na całym odcinku, oczywiście pozostałem. Cały czas jest po jednym pasie w każdym z kierunków. Z innych informacji, tramwaj na Gocław, o tym jeszcze będzie nie jeden film w tym miesiącu. No tak, tramwaj na Gocław nie jest dla nas najważniejszą inwestycją aktualnie. Ważny jest tramwaj na Zieloną Białękę, tramwaj do Wilanowa, czy tramwaj do Warszawy Zachodniej. Ale taki tramwaj na Gocław, pod to komu? M3 będzie, z tym walczymy. M3, prace przedprojektowe M4, panie, tramwaj na Gocław pod to komu? Oczywiście to nie jest tak, że miasto odrzuca ten projekt i nie chce go realizować, ale nie jest to inwestycja, którą prezydent miasta w aktualnym tam planie 100 projektów na tą kadencję chce realizować za wszelką cenę teraz jak najszybciej. To smutne, bo tramwaj na Gocław mógłby powstać już. Nie tak jak tramwaj na Zieloną Białękę, gdzie jeszcze są realizowane prace. Tramwaj na Gocław, jeżeli by były już zrealizowane wykupy działek, mógłby powstać właściwie w ciągu najbliższych 2 lat. Na spokojnie do końca tej dekady, jeżeli byłoby na to finansowanie. Ale miasto nie jest zainteresowane aktualnie tramwajem na Gocław, ma pilniejsze inwestycje i choć jest inwestycja gotowa i właściwie możliwa do realizacji na teraz, to jej nie będzie. I to jest smutna informacja. Natomiast faktycznie tak wygląda sytuacja. Oczywiście informacja jest taka, że tramwaj kiedyś powstanie, ale na razie nie. I ma być realizowany jednocześnie z metrem, ale też nie wiemy, kiedy to będzie. Z innych informacji mamy dobrą wiadomość, mianowicie nowe przejście połączyło już Pragę Południe z Rembertowem. To jest dobra informacja, bo w końcu to przejście dla pieszych, które powstało na LK7 i LK506, zostało oddane do użytku. W skrócie tam do tego rezerwatu Olszynki Grochowskiej powstało przejście naziemne dla pieszych i rowerzystów z rogatkami, z sygnalizacją świetną, no i oczywiście z szlabanami w tym miejscu, jak możecie zobaczyć. I na spokojnie można przejść przez te obydwie linie kolejowe, przez las. To jest dobra informacja. Tutaj zawsze było dzikie przejście. Nie było przejścia takiego legalnego, żeby mogli sobie na spokojnie chodzić tędy piesi. Teraz w końcu jest pełnoprawne przejście dla pieszych i to dobra informacja, że na jednej i drugiej linii kolejowej udało się to w końcu zrealizować. Już od czwartku, 4 lipca to przejście jest oddane do użytku, również z nowymi przejściami podziemnymi, które zostały udostępnione 9 czerwca, a mianowicie na Warszawa-Gocławek można już dostać się przejściem podziemnym i drugie tam przejście podziemne powstało obok Warszawa-Gocławek i one obydwa są już oddane do użytku. Z tego co wiem, pseudograficiarze już tam się pojawili, no jest faktycznie zostały trochę zniszczone te przejścia, natomiast pozostałe przejścia podziemne jeszcze są cały czas wykańczane. I WIMO LK7 będzie w tym miesiącu. Z innych informacji, no wiadomo, że WKD-ka aktualnie realizuje przebudowę peronów, jeżeli chodzi o reguły i tamtego przepustu. O tym też macie filmy w ostatnim czasie. No i w związku z tym 15 lipca ponownie będą pociągi jeździć wahadłowo do regułów.
No i może weźmy sobie na schemacie, jak to wygląda. Warszawa Śródmieście WKD do połowy sierpnia, czyli czytaj do 14 sierpnia. Cały czas oczywiście do Warszawy Śródmieście WKD będzie ruch odorganizowany przez jeden tor w związku z pracami na Warszawie Zachodniej. Natomiast jeżeli chodzi o pracę na reducie, na regułach, to oczywiście te prace też cały czas są realizowane. No i wtedy będzie po prostu zamknięty ten tor tutaj, w tym miejscu. Tor numer 1 będzie w kierunku Grudzińsko-Mazowieckiego całkowicie zamknięty. Przez co faktycznie będzie dosyć dużo utrudnień, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tym miejscu pociągów, bo pociągi na całej trasie pomiędzy Milanówkiem a Grudzińsko-Mazowieckim będą jeździć w jednym z kierunków co 80 minut. W dwóch kierunkach co 40 minut. Natomiast pomiędzy Michałowicami a Warszawą Śródmieście WKD pociągi będą jeździć co 40 minut po każdym z torów wahadłowo w obydwu kierunkach. Dlatego też będzie trochę ciężko. Oczywiście będzie synchronizowana z WKD-ką zastępcza komunikacja autobusa, która będzie iść pomiędzy odcinkami właśnie zamkniętymi, czyli Michałowicy, Komorów. Do Komorowa pociągi od Grodziska Mazowieckiego i Mianówka będą jeździć normalnie, zgodnie z tam częstotliwością, jaka była wcześniej, czyli do Grodziska Mazowieckiego co około 20 minut, do Milanówka tak rzadziej, jak jest normalnie. Natomiast będzie też jeszcze jeden kurs ZKA do bezpośrednio PKP Pruszków będą też jeździć autobusy. Oczywiście autobusy zastępczej komunikacji autobusowej będą skoordynowane z pociągami WKD, które będą przyjeżdżać i odjeżdżać z jednego z obydwu krańców. No i co ważne, w tym czasie będzie oczywiście wykorzystywany peron tymczasowy w regułach, natomiast drugi peron, właśnie przy peronie pierwszym, będzie całkowicie zamknięty i dlatego też tutaj będzie to wszystko tak wyglądać. Będzie ciężko. Czemu nie będą pociągi jeździć do chociaż regułów? No bo tutaj udało się wybudować peron tymczasowy, a po drugiej stronie torów nie było miejsca, gdzie by to zrobić, więc dlatego też tak to niestety wygląda. Ale no cóż, zakończą się te prace wszystkie, jeżeli chodzi o reguły i Warszawę Zachodnią w tym samym czasie i od połowy sierpnia 2024 w końcu, po długim czasie, czytaj, no właściwie po ponad roku, pociągi będą jeździć w WKD-ki normalnie. Nawet w sumie więcej niż po ponad roku. Po chyba 2-3 latach, bo w końcu w Grodzisku Mazowieckim ostatnio jeszcze były prace realizowane. Po 3 latach pociągi WKD będą jeździć na całej trasie normalnie, co 10 minut. No oczywiście co 30 minut do Milanówka. Niemniej to będzie rewolucja po tak długim czasie. Z innych informacji, tramwaj do Wilanowa, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wiem, już mówiłem o tym, konsultacje społeczne trwają jeszcze przez najbliższe około 9 dni. Niemniej chciałem Wam parę informacji powiedzieć, a mianowicie zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, no to wiadomo, ograniczenia są tak realizowane, żeby po prostu nałożyć tam na konkretne pętle, wcisnąć jakieś autobusy i tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć coś o linii 19 i 33. Bo pewnie słyszeliście o tym, że pojawiły się pogłoski, że linia 33 będzie jeździć rzadziej przez to, że będzie jeździć linia tramwajowa 19. I to faktycznie jest prawda. Byłem na konsultacjach społecznych, stąd też mam tą i oto mapę z konsultacji społecznych, którą mogliście zobaczyć, to jest ta, po której mazakami dało się pisać. No i co ważne, linia tramwajowa 33 faktycznie będzie obcięta, bo de facto zatem informuję, że 33 i 19 to jest właściwie ta sama linia tramwajowa, z tym, że na ostatnim odcinku będzie się rozjeżdżać w dwóch kierunkach, albo w kierunku Kieleckiej, albo w kierunku Stegien, więc tak to będzie realizowane. Tego też tramwajem linii 19 wytną po prostu kursy linii 33, bo tramwaje, znaczy ZTM się zaczeka, że po prostu tramwajów nie ma tyle. Nie można puścić aż tak dużo kursów. Nie jestem do końca przekonany, czy mieszkańcy Bielan są zadowoleni z tego, że kolejne kursy tramwajowe znikną kierowane do metra Młociny od nich, chociaż ta linia i tak jeździła dosyć rzadko. No ale mają w godzinach szczytu linie tamte 33 ma jeździć normalnie do metra Młociny, w miarę, ale no jest to niedobra informacja. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację nocną, w tym temacie podobno trwają cały czas jeszcze konsultacje wewnętrzne w ZTM-ie i coś tam pewnie zaproponują, ale to już właściwie bez jakichkolwiek możliwości dyskusji. Jak jest, jeżeli chodzi o zmiany komunikacji nocnej. I czy coś jest ciekawego? Tak patrzę na tą mapę. A, 31. Zastanawiałem się, czy nie wydłużyć go na Gagarina w kursach wariantowych. Ale to chyba takie bardziej marzenie ściętej głowy. Chociaż według mnie na spokojnie by to się przydało. A, jeżeli chodzi o Rakowiecką, to tego nawet nie planuję, jak będą wtedy gdzieś tramwaje. Także to też jest daleko idąca inwestycja. Także jak coś, oczywiście zachęcam Was cały czas do brania udziału w konsultacjach społecznych do 15 lipca, gdyż pamiętam, cały czas możecie oczywiście wysyłać swoje maile tutaj na konsultacje społeczne. Do temu jeszcze raz przypomnę, maila wziąć udział można mailowo
do 15 lipca i mailem trzeba wysłać na konsultacje@zm.waw.pl swoje opinie na temat tego, co nam tutaj proponują zaoferować. Przy okazji przypominam Wam, że wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o komunikację tramwajową do Wilanowa, mają być realizowane poza zmianami dla tramwajów dopiero od początku 2025 roku de facto, bo dopiero wtedy się zakończą prace, jeżeli chodzi o budowę całego tramwaju do Wilanowa, również z pętlą Stegny. Natomiast już we wrześniu mają pojechać tramwaje linii 15 i 14 do miasteczka Wilanów, a od grudnia mają jeździć tramwaje linii 19 prosto właśnie do Stegien i wtedy 33 będzie ograniczone. Z innych informacji są zmiany aktualnie w Piasecznie i od czwartku, 4 lipca, inaczej jeździ linia autobusowa 727 oraz trochę linii lokalnych L2, L5, L11, L13, L17, L19, L32 i L52 oraz od wtorku 9 lipca również L3, L23, L25 i L39. No, dużo tych L-ek tutaj jeździ. Z innych informacji w aktualny weekend Most Gdański jest zamknięty dla tramwajów w związku z realizacją przebudów w rejonie przystanków Park Trogutta. Tam chodzi o przejazdy drogowe przez torowisko tramwajowe. I dlatego też w aktualny weekend, który teraz trwa, czyli w sobotę i niedzielę, całkowicie z Warszawy zniknęła linia tramwajowa 6 i 18. Obydwie zniknęły. Jedynka jedzie aktualnie objazdami i jedzie teraz drugim mostem, który jest po prostu najbliższym w kolejce, czy oczywiście trasą w Gdańsk. Podobnie linia tramwajowa 28. Po prostu najkrótszą trasą możliwą jadą aktualnie, jeżeli chodzi o te odcinki. Natomiast też w ramach tych zmian zostały wytyczone specjalne linie zastępcze. 76 jeździ pomiędzy Żeleniem FSO a Głocławkiem, jadąc oczywiście Jagiellońską, Targową i Grochowską. Natomiast jeździ też linia zastępcza 78 pomiędzy metrem Młociny a PKP Służewiec, z tym, że jedzie przez Pławską. Podobnie jak jeździ po prostu 18, jedzie przez Andersa, jedzie Marszałkowską, Pławską, Woronicza, Wołowską, prosto do PKP Służewiec. Więc jak coś, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te inwestycje i o te zmiany w aktualnie komunikacji miejskiej. Oczywiście też jeździ zastępcza linia autobusowa Z1 na całej trasie, jeżeli chodzi o Rondo Radosława i Rondo Starzyńskiego. Na tym odcinku przez Most Gdański jeździ linia Z1, również 500 jeździ na tym odcinku i 500 się zatrzymuje na przystankach mostowych, ale oczywiście przystanki są na żądanie. Również 409 w ten sam sposób funkcjonuje, a jeżeli chodzi o te przejazdy, to są te przejazdy, które aktualnie są zamknięte. Z innych informacji, koncerty, w piątek były koncerty i również w niedzielę o godzinie 20.30 będą koncerty, będzie koncert na Stadionie Narodowym Metaliki, więc jak ktoś, będą oczywiście zmiany komunikacji miejskiej i też specjalne dodatkowe kursy tramwajowe, żeby móc się wydostać ze samego stadionu. Z innych informacji, weekend bez skrzyżowania na Żoliborzu 5 lipca do 8 lipca jest zamknięcie i dlatego też linia autobusowa 103, 108 i 49 jadą po prostu trochę inaczej. Pomorskowska i Kraśnickiego tam aktualnie są realizowane prace, zresztą za chwilę więcej zobaczycie informacji na stronie ZDM-u. Z innych informacji, na przewodowej aktualnie jest realizowana przebudowa kanalizacji i dlatego też linia 132, 219 i 319 jadą objazdami, a jeżeli chodzi o tą przebudowę, jest realizowana ona do końca sierpnia, więc te utrudnienia też są do końca sierpnia i to jest ten odcinek w tym miejscu na Wawrze, po prostu jest jedna jezdnia całkowicie zamknięta, a druga jest po prostu jednokierunkowa w tym miejscu. Tutaj zaraz dalej byłby most, most południowy. Z innych informacji oczywiście zachęcam Was do kupowania plakatów Koleo. Dzisiaj nie mamy plakatu powieszonego, no bo faktycznie jest mapka z konsultacji społecznych. Niemniej, jeżeli którykolwiek z plakatów Was interesuje, czy Was dosłowo, tak wakacyjnie najbardziej idąc, czy oczywiście Falenica, która zawsze kusi, Centralna, Stadion, Powiśle, Ochota, trochę tych plakatów jest, nawet jest ich więcej, bo oczywiście też jest Wschodnia, to oczywiście zachęcam Was na stronę partnera kanału, do którego macie link w opisie i jak zawsze w karcie. Z innych informacji, Koszykowa się zmieniła, już nie jest aż tak betonowana i teraz jest trochę zieleni. No i zobaczmy, jak to wygląda faktycznie. Pierwotnie betony, słupki betonowe. Na szczęście ZDM zmienił to. Po pierwsze, pas rowerowy w końcu ma kałuże. No i trochę się pojawiło zieleni. Z innych zmian możemy zobaczyć, że tutaj kiedyś ten słupek sobie tak stał bez niczego. Teraz ma przejście w tym miejscu i tereny zielone.
Jeszcze jakieś zmiany większe? No tutaj kolejne, ten sam mniej więcej pas. Słupki, mniej dodatek miejsc parkingowych. Tak miejsc parkingowych otrzymaliśmy, ale faktycznie tereny zielone. I to faktycznie całkiem ładnie to wygląda w tym miejscu. No i przy przystanku, zobaczcie. Jeszcze kiedyś niedawno ogrodzone drzewa przed solą. Teraz. Lepsze jutro oczywiście z DM-em i mamy ładne tutaj pasy zielone. Więc faktycznie powiedziałem te słowo już bardzo dużo razy, więc postaram się mniej mówić faktycznie, natomiast nie zmienia to faktu, że zmieniła się ta ulica i dużo to lepiej to wygląda. Z innej informacji mamy nowy asfalt na placu na Zdorzu. Właściwie ten nowy asfalt będzie realizowany w najbliższym czasie przez dosyć długi czas. A mianowicie pierwsza faza już się właściwie rozpoczęła, bo od 6 lipca do 11 lipca do godziny 5 ten odcinek Alei Ujazdowskich, całkowite zjazdy z trasy Łazienkowskiej, znaczy wjazdy z trasy Łazienkowskiej w Alei Ujazdowskiej, jak i również zjazdy ulicy Szucha, z Alei Szucha jest całkowicie w tym momencie zamknięty. I dlatego też tutaj, jak ktoś macie ograniczenia, bo tu po prostu trwa całkowite frezowanie i likwidowanie tych starych schodów w tym miejscu. Natomiast później będzie drugie frezowanie drugiej części całego placu na Rozdrożu. Jeżeli chodzi o wszystkie wyloty na Aleję Wyzwolenia, Koszykowo, czy wjazdy trasy Łazienkowskiej dalej w kierunku Alei Szucha, czy oczywiście w kierunku Mokotowa, to wszystko będzie zamknięte w tym czasie i będzie druga część całkowitego frezowania. Ja w międzyczasie podczas tych frezowań mam pozwolenie, sobie spędzam na loty chyba w tym miejscu. Chyba. Jeżeli decyduję od SOP-u oczywiście, to wtedy też oczywiście nagram te frazowania, które będzie realizowane na samym placu na Rozdrożu, żeby też pokazać, co tam się dzieje. Z innych informacji, nie tylko Moszlitu są frazowania, również na Żoliborzu i to jest to właśnie to, co mówiłem wcześniej. Przez te autobusy jeżdżą inaczej. Oczywiście dojazd do posesji jest zachowany. No ale pomijając to, Krasińskiego, Powązkowska, na tym całym skrzyżowaniu jest zamknięta właściwie całkowicie, jeżeli chodzi o cały ten weekend, również do godziny 4-8 lipca. Z innych informacji, również co jest realizowane frezowanie teraz właściwie, teraz dzisiaj w niedzielę na Jana Kazimierza. Jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, docelowa ostatnia warstwa asfaltu, jednak szybciej im to się udało zrobić. Już ta jezdnia jest aktualnie, ten odcinek drogowy jest dwukierunkowy. Teraz będzie i dwukierunkowy, i z ostateczną nawierzchnią. Więc kiedy to się uda im zrealizować, czyli po niedzieli, tutaj wpadnę nagrać całą tą inwestycję. Ja na Kazimierzu na całym odcinku aktualnie tutaj do Sowińskiego jest już jednokierunkowa, jeżeli chodzi o odcinek wschodni, natomiast jeżeli chodzi o odcinek zachodni, w godzinach 6.12, 12.14, 14.16 i 16.18 etapowo będzie realizowane całe wykładanie nawierzchni na całej szerokości nowej drogi, dzięki czemu po prostu to nie będzie jakichś cięć i będzie to po prostu też całkiem ładnie wszystko posklejane w jeden weekend. Więc jeśli pogoda nie zepsuje, w sumie nawet dosyć słabo z tą pogodą, to najprawdopodobniej udaje mi się to całkowicie zrealizować. Z innej informacji, nielegalne reklamy z czerwca 2024. Tutaj jeszcze trochę działo, a mianowicie 901 kontroli było realizowanych. 66 nielegalnych obiektów zostało usuniętych, 168 wszczętych postępowań i 178 decyzji nakładających kary. A jak to ładnie wygląda w szczegółach, jeżeli od cały ten rok, to już jest ponad 5382 kontrole. Trochę przesadziłem. Jeżeli chodzi o aktualną całkowitą liczbę kontroli, jeżeli chodzi o reklamy, to było ponad ich prawie 3000. Całkowita liczba usuniętych obiektów reklamowych 322, a całkowitych reklam 183. Całkiem dużo. Więc jak to wyglądało? Zobaczcie tutaj w tym miejscu. Te drzewa takie samozielone. Samochody zaparkowane. Natomiast ZDM, ojoj. ZDM przestawił samochody z niej i zrobił, żeby drzewa były jeszcze bardziej. No oczywiście tam usunął reklamę przy okazji, ale to tam wiecie, w ramach bajeru. Z innych informacji, jeszcze tutaj są aktualnie realizowane, jest cały czas prowadzone ruch wahadłowy na ulicy Szeligowskiej, czyli tam obok Metrochrzanów, w związku z budową kanalizacji. Tam etapowo będzie to realizowane pomiędzy poszczególnymi posesjami, no i w związku z tym będzie oczywiście cały czas zachowany ruch wahadłowy. Również będzie drugi ruch wahadłowy w związku z przebudową samej ulicy przez prywatnego dewelopera. Jeszcze nie chodzi o ulicę Nowoczuchowską, tylko po prostu inne prace. Dlatego też, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy, będą trwały prace do końca sierpnia. Jeżeli chodzi o prace przy kanalizacji, te prace będą realizowane do końca września. W skrócie, no tam przy Metrochrzanów będzie kipisz, tak to powiem. I to przez dosyć długi czas. I na koniec zielone zamiast betonu. W kolejnym miejscu przed Zodiakiem będą drzewa i krzewy i jakieś tam elementy wodne. Ja powiem wam tak. Zodiak był przebudowany niedawno i nie jestem przekonany, jakim cudem to mogli aż tak bardzo zabetonować wtedy. W sensie to jest faktycznie przestrzeń, która była taką patelnią, że ja tam to unikałem jak mogłem. Jeszcze pasaż wjechał, by się przydał trochę z większą ilością drzew. Niemniej tam jest cień, więc nie jest aż tak źle.
Ale taki beton tutaj przed zatekiem, jakie to było straszne. Więc dobrze, że w końcu to zbetonowują i jest coraz tam lepiej. Tymczasem jest tutaj coraz to więcej. Ponad 16631 osób kliknęło przycisk subskrybuj. Za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chcielibyście, żeby ten licznik się zwiększył, zachęcam do wciśnięcia przycisku subskrybuj i ten dziwny znaczek. Dzięki czemu też nie przegapicie kolejnego wydania Mniejsza Syn, które się pojawi za tydzień. Jak zawsze, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek. Zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro, a właściwie dzisiaj dla Was, w niedzielę będę jeździć przez cały dzień linią tramwajową T na drugiej brygadzie, więc jak ktoś oczywiście zachęcam do wchłodnięcia, tym będę takim normalnym zabytkiem tramwajem jeździć, nie tym z Krakowa. Tym z Krakowa będę też jeździć jakoś może w tygodniu, ale to jeszcze na spokojnie. No i co ja mogę powiedzieć, w najbliższym tygodniu oczywiście będą też realizowane filmy, w końcu z Poznania będę je montować. Jeszcze do Poznania muszę pojechać, na jeden raz Zakopane, na razie się odsuwa, ale spokojnie, mam zamiar wpaść do Zakopanego, będę tam, nagram tą inwestycję. Pełen film o trasie S7 się pojawi na początku tygodnia. Mam nadzieję, że jutro jeszcze w niedzielę, znaczy dzisiaj w niedzielę, wieczorkiem już się uda, po tym jak wrócę z tramwajów, opublikować Wam film z przejazdu Tarczy TBM, która po prostu jechała z Marywiejskiej, z Białołęki prosto na metro Karolin i jak było w składanie tej tarczy również na tym terenie. Jak mi się uda, to ten film zobaczycie jutro, znaczy dzisiaj. Jest jeszcze sobota, więc dlatego tak się mylę. Natomiast faktycznie w niedzielę powinniście też ten film zobaczyć. Po prostu mam mało czasu na jego montaż i tam jeszcze muszę pokolorować niektóre ujęcia, bo część ujęć będzie od jednego ze znajomych, który tam faktycznie latał. Ale niemniej faktycznie będzie całkiem ciekawie i film jest odjechany, bo aktualnie jeszcze przed montażem ten film trwa 1,5 godziny, no bo faktycznie dużo tam było tych ujęć i te ujęcia były nagrywane przez kilka dni. Więc całkiem ciekawy materiał, no i oczywiście inne inwestycje też przydałoby się w końcu zacząć nagrywać. Jeżeli nie będzie tego filmu o metrze, to jutro pewnie będzie film o Parku Żerańskim, bo też ta inwestycja czeka w końcu na zmontowanie. Według Chomrzyńskiej Park nad Pow, czy inne inwestycje, które są realizowane w całej Warszawie, oczywiście w tym miesiącu się pojawią. I to jest ostatni raz, kiedy w tej scenerii, tak jak teraz widzicie, tym mniejsza z tym, nagrywam ten odcinek, bo już za tydzień na pewno wszystko się zmieni w tle, więc możemy pomachać mostowi. Tower Bridge, który w tym miejscu jest, oczywiście nie jest tak, że ten most znika z mojego pokoju, po prostu się przenosi o niecały metr, ale nie będzie już w kadrze. Nie będzie tego całego elementu Lego, który oczywiście cały czas działa na klaskanie i te kulki latają. To będzie przebudowane całkowicie, więc to jeszcze się pojawi na drugim kanale. Jeżeli chodzi o film, żebyście zobaczyli, jak ten cały system funkcjonuje, to będę nagrywać w najbliższym czasie. Pojawią się też filmy z City Skylines, które od maja próbują je zmontować, bo one po prostu dosyć długo też czekają. Natomiast wszystko tu się będzie zmieniać. Budynek nowy w końcu się będzie musiał też pojawić na samej górze. I może coś jeszcze będę chciał tu rzucić. Na razie czekam, aż się pojawi, w końcu dotrze do mnie mapa świata z Lego. Ona się pojawi najprawdopodobniej zamiast tej starej mapy w tym miejscu, ZTM-u. Wiem, mapa ZTM-u bardzo ładna, ale mapa świata będzie miała dwa charaktery. Na razie będzie przez, jak dotrze w końcu, ona będzie przez dosyć długi czas faktycznie mapą świata, ale później ją zmienię na mapę Warszawy, bo jakby to jest Lego. Możemy zrobić to, co tylko możemy chcemy. Więc będzie całkiem ciekawe. Ciekawie. A nie będę ukrywać, że mapa Warszawy, gdzie będę mógł sobie na spokojnie klockanie zaznaczyć konkretne alterie, punkty, które nagrywam inwestycje, brzmi ciekawie. Nie sądzicie? No, zobaczymy, co faktycznie z tego wyjdzie. Dobra, ja kończę, aby ta mniejsza z tym pojawiło się około godziny północ, czyli 00. Idę też spać, bo faktycznie tramwajem będę musiał jeździć, a muszę trochę jeszcze wcześniej się pokręcić po mieście, więc będzie całkiem ciekawie. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i jak zawsze, kolejne mniejsze z tym powinno się pojawić w okolicach przyszłego weekendu. Nie mówię, czy to będzie sobota, niedziela, poniedziałek czy piątek, ale niepewno, na pewno nie wtorek jak ostatnio. No bez przesady, aż tak nie można. Do zobaczenia. Cześć!